Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianym wychowaniem muzycznym realizowanym w ramach projektu muzycznego Sing Play Dance. Chciałbym zachęcić Was do wspólnego przeżywania ze mną muzycznych przygód, niestety pozbawionych jakiejkolwiek interaktywności, ale mam nadzieję pobudzających osoby oglądające film do aktywności muzyczno-ruchowej. Podczas oglądania poszczególnych filmów nie ma możliwości, abyśmy mogli się ze sobą komunikować. To będzie przekaz tylko w jedną stronę. Mam nadzieję, że w prezentowanych przeze mnie działaniach muzyczno-ruchowych oglądające program osoby wezmą w nich czynny udział. Jeśli na oglądanie moich programów zdecydują się rodzice ze swoimi dziećmi, to muszą pamiętać, że mając na względzie dobro szczególnie małego dziecka związane z czasem jego przebywania przed ekranem komputera, jak wskazała pediatra dr Anna Dudek w rozmowie z polskim radiem, dzieciom w wieku od 3 do 7 lat dozwolone jest przebywać maksymalnie 30 minut dziennie. Aby zminimalizować czas przebywania dziecka przed komputerem, każdy odcinek mojego programu dzielę na trzy części. Pierwsza wprowadzenie, część metodyczna, w której wyjaśniam celowość przygotowanych przeze mnie propozycji. Druga pokazy i demonstracje część, w której prezentuję działania muzyczne. W tej części aktywność może odbywać się przed ekranem komputera. Ale również i w przygotowanej do ćwiczeń ruchowych przestrzeni, np. Na, na dywanie. Celem działań w tej części filmu jest przede wszystkim zapoznanie się z problemem muzycznym oraz jego częściowe utrwalenie. W tej części filmu mogą aktywnie uczestniczyć również dzieci. Prezentacja poprawnych wzorców może stanowić punkt wyjścia do obserwacji dzieci przez rodziców lub nauczycieli podczas ich aktywności muzyczno-ruchowej i ewentualnej korekty powtarzanych przez nich ćwiczeń, tak aby powtarzały one poprawne wzory z filmu i nie utrwaliły jakichkolwiek wkradających się do ich działań błędów. Trzecia Propozycje do działań i zabaw własnych. To część, w której zamieszczam propozycje repertuarowe do swobodnych działań. Tutaj możemy przenieść swoją aktywność sprzed ekranu komputera do innej przestrzeni. To znaczy, że powinniśmy być skupieni na zmyśle słuchu, a nie wzroku. Tak wygląda przyjęta przeze mnie koncepcja konstrukcji filmów edukacyjnych, przygotowywanych i rozpowszechnianych przez Think Play Dance. To w zasadzie chyba wszystko o czym miałem powiedzieć we wstępie do programów poświęconych tematyce wychowania muzycznego. Zagadnienia te mogą być realizowane z dziećmi przez nauczycieli w przedszkolu lub w szkole, ale również przez rodziców w domu. Jeśli muzyka łagodzi obyczaje i, jak twierdził Pitagoras, budzi w sercu pragnienie dobrych czynów, to niech właśnie muzyka będzie Waszym częstym gościem nie tylko w przedszkolu czy w szkole, ale również w domu. Zapraszam nie tylko do oglądania filmów, ale również i do aktywności muzyczno-ruchowej, która towarzyszyć będzie zagadnieniom prezentowanym w poszczególnych odcinkach. Bawcie się dobrze z muzyką, śpiewając, grając. I tańcząc. Do zobaczenia.